Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę moje trzy sposoby na tortille. Wrapy są szybkie w przygotowaniu i można je włożyć do pojemnika i zabrać ze sobą do szkoły czy pracy zamiast zwykłych kanapek. I wrap numer jeden, taki klasyczny, po lewej lista zakupów. Możesz zrobić screena, będzie łatwiej. Smaruję tortille majonezem. Wystarczy łyżka, ja mam akurat majonez light. Na to kładę rukolę, którą wcześniej umyłam. Trzy plasterki szynki z indyka, ale może być jakakolwiek. Trzy plasterki pomidora. I starłam żółty ser, dzięki temu tortilla będzie taka bardziej puszysta. Dodaję moje ulubione przyprawy, czyli czosnek z ziołami prowansalskimi i suszone pomidory z bazylią. W sumie to te przyprawy dodaję do wszystkiego i składam tortille. Tutaj pokażę przy pierwszym wrapie, a potem będę przyspieszać. Najpierw rogi i teraz próbuję wciskać farsz do środka. Zwijam, przekrajam i pyszny wrap gotowy. Można zjeść albo schować na później do lodówki. I wrap numer dwa. Jest to wrap z ciecierzycą i suszonymi pomidorami. I znowu lista zakupów po lewej. Używam takich placków wieloziarnistych, ale też często właśnie takich ciemnych, pełnoziarnistych lub po prostu białych, pszennych. I tutaj będę blendować ciecierzycę, dodałam też trochę wody z niej i suszone pomidory. Ale właśnie pokroiłam je na takie mniejsze kawałki i zmieliłam je w taki sposób, żeby te kawałki suszonych pomidorów były wyczuwalne, a nie żeby wyszedł z tego taki gładki, puszysty humus. No to kładę ogórka kiszonego i tofu naturalne, chociaż myślę, że tutaj pasowałoby bardziej tofu wędzone. Posypuję czerwoną cebulką i gotowe. Zapraszam też na film, który wyświetla się w prawym górnym rogu, gdzie pokazuję, jak przygotowuję taki prawdziwy, puszysty humus. I wrap numer 3, moje ostatnie odkrycie, czyli filet wędzony z kurczaka. W sumie kiedyś jadłam, ale już bardzo dawno nie kupowałam. I znowu lista zakupów po lewej. Tutaj posmarowałam łyżką majonezu tortille, na to sok z cytryny i parmezan lub grana padano lub obojętnie jaki twardy ser. Na to wędzony kurczak i pokroiłam sałatę lodową w takie paski, kostki. Dodałam czosnek i zwijam i gotowe. Do tortilli można dodać obojętnie jakie dodatki. Ja zawsze staram się, żeby było coś zielonego, żeby było też jakieś białko i żeby ta tortilla nie była sucha, tylko żeby ją się po prostu dobrze, przyjemnie jadło. Tutaj zostały mi właśnie placki takie pełnoziarniste i też zrobiłam sobie wrapy na następny dzień. Włożyłam je po prostu do pojemnika i do lodówki. Mam nadzieję, że film się podobał. Dajcie znać, czy skorzystaliście z przepisów. Jak zwykle zapraszam do komentowania, subskrybowania i na Insta. I widzimy się w kolejny czwartek o 13:00. Pa!